Witajcie w kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie zdrowy krem czekoladowy. Będzie to bardzo prosty, szybki przepis. Przepis dla każdego, bo będzie odpowiedni dla wegan, dla wegetarian, nawet dla tych, którzy są bardzo fit i bardzo dbają o linię, ponieważ będzie on ze zdrowych składników i nie będzie zawierał bardzo wielu kalorii, więc od czasu do czasu, będąc na diecie, również możesz sobie na niego pozwolić. Wszystko, co będzie nam potrzebne do przygotowania dzisiejszego przepisu, znajdziecie tutaj albo tutaj. Będzie wylistowane, ładnie pokazane na grafice, a przepis jak zawsze znajdziecie poniżej, pod naszym filmikiem. Daktyle wrzucamy do szklaneczki, zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na bok na około 15 minut, aby dobrze zmiękły. W tym czasie przygotowujemy resztę składników. Banana kroimy na drobne kawałki, wrzucamy do miski blendera, dodajemy wybrane bakalie. Ja używam orzechów, żeby krem był bardziej nugatowy. Dosypujemy kakao, 2 czupate łyżki, kakao deserowe. Do tego wrzucamy nasiona chia, które zawierają bardzo dużo błonnika pokarmowego. Masło orzechowe, 100% fistaszków, bez oleju palmowego. Zdrowa alternatywa słodkości. Do tego dodajemy mleko kokosowe, gęste z puszki. Dolewamy odrobinę wody, dosypujemy nasze odcedzone daktyle i wszystko blendujemy na gładką masę, tak aby powstał nasz mus czekoladowy. W tym czasie możemy dosypać jeszcze trochę orzechów, a następnie przekładamy wszystko do przygotowanych salaterek, mnażek bądź innych słoiczków, tak jak w moim przypadku. Używam słoików, żeby był recykling, żeby nie marnować, tylko nadawać drugie życie temu, co przynieśliśmy ze sklepu. Dekorujemy całość według uznania. Ja użyłam orzechów laskowych. Możecie posypać całość kakaem. Możecie pokroić banana. Możecie posypać rodzynkami. Daktyla też możecie położyć. A jak jesteście na obozie, możecie zerwać trochę świeżej mięty nad rzeką czy nad jeziorem i też położyć listek, tak aby wszystko wyglądało apetycznie. Gotowe! I takim oto sposobem przygotowaliśmy zdrowy krem czekoladowy, na który przepis, jak już wspominałam, znajdziecie poniżej. Jest na pewno bardzo smaczny, z chęcią go spróbuję. Bawcie się smakami, jedzcie zdrowo, jedzcie kolorowo. Myślę, że to jest bardzo dobra alternatywa na deser na obozie czy na biwaku, również na kolonii, ale jak chcecie zwłasuchować go sami w domu, to czemu nie? Smacznego!